30 października 1918 roku Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego opowiedziała się za przyłączeniem do Polski. W nocy z 31 października na 1 listopada polscy oficerowie i żołnierze stacjonującego w Cieszynie austriackiego garnizonu dokonali bezkrwawego zamachu, umożliwiając Radzie przejęcie realnej władzy nad Śląskiem Cieszyńskim. 31 października 1918 roku rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich. Z polecenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej komendantem garnizonu krakowskiego został Bolesław Roja. Generał wezwał najstarszych rangą polskich oficerów, by przejmowali od Austriaków komendy w zachodniej Galicji. Z funkcji dowódcy Armii Polskiej zrezygnował generał Hans von Besseler. W nocy z 31 października na 1 listopada rozpoczął się konflikt między odrodzoną Rzeczypospolitą a dążącymi do niepodległości Ukraińcami. W ciągu kilku dni oddziały ukraińskie opanowały miasto. Walki o Lwów trwały 3 tygodnie. Pod polskie sztandary zgłosiło się około 1000 uczniów szkół średnich, których udział w walkach przeszedł do legendy narodowej jako czyn Orląt Lwowskich. 4 listopada 1918 roku Rada Regencyjna zdymisjonowała rząd Józefa Świeżyńskiego po nieudanej próbie zamachu stanu zorganizowanej przez ministra Zygmunta Chrzanowskiego. Chodziło o orędzie zapowiadające ustąpienie Rady Regencyjnej i powołanie nowych władz. Pełniącym obowiązki premiera mianowano Władysława Wróblewskiego. 4 listopada 1918 roku oddziały ukraińskie zajęły Przemyśl. W rękach polskich pozostała dzielnica Zasanie i linia kolejowa, co pozwoliło na utrzymanie kontaktu z Krakowem do chwili przybycia odsieczy. Walki polsko-ukraińskie w okolicy Przemyśla toczyły się do grudnia 1918 roku. Uczestniczyli w nich także uczniowie ochotnicy przemyskich szkół, nazywani przemyskimi Orlętami.